Sportowo zawsze bliskie. Tegoroczny dzień absolwenta UWM i absolwentów wszystkich jego poprzedniczek odbył się jak zwykle w drugi weekend września. Obchody rozpoczęły się na promenadzie absolwentów przy pamiątkowym kamieniu. Tutaj absolwenci złożyli kwiaty i zapalili znicze dla uczczenia nauczycieli akademickich i studentów, którzy już umarli. W auli imienia profesora Kotera odbyła się oficjalna część dnia. Wzięli w niej udział absolwenci Zootechniki 1966, 68, 74 i 98, Rolnictwa 1968 i 88, Mleczarstwa 1971 oraz Geodezji 1978. Przybyli również absolwenci innych kierunków, liczący na spotkanie z koleżankami i kolegami ze studiów. Gości powitał profesor Jerzy Przyborowski, występujący w podwójnej roli. Gospodarza, ale i absolwenta. Jestem po prostu wzruszony. Tak jest zawsze, kiedy się spotykamy, to przez ten pierwszy moment to wzruszenie wręcz odbiera mowę. Wspomnienia ze studiów są ciągle żywe. Częściowo mieszkałem w akademiku, częściowo na stacji, w zależności od tego, czy dostałem akademik. Wtedy było dużo trudniej dostać akademik niż dzisiaj. Cóż mam powiedzieć, jak się studiuje, to się też trochę inaczej żyje. No, nie tylko samymi studiami żyliśmy. To też są wspomnienia, które nas tutaj przyciągają. Nieodłącznym elementem wspomnień są profesorzy. W pamięci byłych studentów mocno zapisał się profesor Czesław Plat. Przygotowywał człowiek, potem już rozpoczynał zdawanie tego egzaminu, a on sobie nakładał czapkę, taki berecik miał swój, brał swój płaszcz, ubierał się i się zabierał i wychodził. I zostawiał studenta czy studentkę i myśmy siedzieli i tak mówiłem, Boże, wróci, nie wróci, wróci, nie wróci. W końcu przychodzi właśnie jakaś tam asystentka i mówi, słuchajcie, koniec egzaminu, dzisiaj już nikt nie będzie egzaminowany. No i się szło. I się czekało na następny termin. Pan profesor Baran, to był pan dystyngowany bardzo. Pamiętam. Wielka kultura osobista. Tak, bardzo. Bardzo szanował każdego studenta. Nawet takiego, który potrafił, wiedział, że my go oszukujemy, że tam kombinujemy coś, ale on właśnie z wielką klasą do wszystkiego, bo to naprawdę był taki piedestał, no nie Ewa? To po prostu bardzo mile go wspominamy, z wielkim szacunkiem. Ja myślę, że zabójczym dla wszystkich, jeżeli dobrze pamiętam, to był chyba na drugim roku, był profesor Strzeżek. On uczył biochemię, jeżeli dobrze pamiętam. Też mi utkwiła w pamięci pani profesor Pszała. Zapamiętałem ją tylko dlatego, że poszedłem z indeksem po wpis, nie chodziłem do niej na wykłady. W związku z tym zapytałem się tej pani profesor, czy zostałem profesor Pszałę. I wiem, że potem stałem się obiektem anegdot, które potem powielała przez wiele lat. Profesor Wawrzyczek hołubił koty. W katedrze zawsze było kilka takich dachowców, których, broń Boże, jeżeli się na egzamin zdawało, jak któryś tam usiadł na kartce studenta, czy nawet na kolanach, to nie wolno go było strącić. Także lubił koty, czy nie lubił, musiał to przeżyć. Wspominamy wszyscy pana profesora Gabriela Fordońskiego, jego wykłady. Wspominamy nieżyjącego profesora Budzyńskiego, wspominamy nieżyjącego profesora Grzesiuka, profesora Polakowskiego. Dzisiaj trochę inaczej na te osoby patrzymy, wtedy było inaczej, wtedy niejednokrotnie pewnie ktoś tam ponarzekał, a może nawet i powiedział złe słowo. Dzisiaj nie ma takich emocji w ogóle, są tylko dobre wspomnienia, jest radość i wzruszenie. Absolwenci wydziałów rolniczego i zootechnicznego rocznik 1968 odebrali złote dyplomy oraz dyplomy odnowienia studiów. Pracownicy UWM współpracujący ze Stowarzyszeniem Absolwentów otrzymali jego odznaczenia. Następny dzień absolwenta, drugi weekend września 2019 roku.